Witam Was na kanale TJ Guns. Ostatnio wpadł mi w oko, że tak powiem, artykuł, który mówił o ilości pozwoleń na noszenie broni w ukryciu tutaj w Illinois. I przytaczał troszeczkę statystyk. W sensie, że mamy tutaj ponad już 250 tysięcy właśnie tego typu zezwoleń. W samym tylko Illinois, prawda? Więc liczba posiadaczy tego typu zezwolenia rośnie tutaj w tempie naprawdę niesamowitym. Właściwie możliwość mamy noszenia broni ukrytej właściwie dopiero od 4 lat tutaj. To był ostatni stan, jaki wprowadził taką możliwość dla obywateli, prawda? Tutaj się właściwie oparło wszystko o Sąd Najwyższy, który stwierdził, że to jest niekonstytucyjne i nakazał wprowadzić jak najszybciej do po prostu termin, że ma w tym terminie być to wprowadzone w taki czy inny sposób. No i zostało to wprowadzone w bardzo fajny sposób dla nas. W sensie taki, że jeżeli spełniasz wszystkie warunki, czyli nie byłeś karany, nie jesteś chory psychicznie, nie miałeś jakichś tam problemów oczywiście z prawem, tak, to pozwolenie zostanie Ci wydane. Więc z tego przywileju skorzystało 260 tysięcy, z przywileju, z tego prawa tak naprawdę skorzystało 260, prawie do 300 tysięcy już teraz dochodzi. To jest ogromna liczba. No i w trakcie tego okresu, tych 4 lat, żaden posiadacz tego zezwolenia nie wszedł w konflikt z prawem, czyli nie użył jej nielegalnie, niezgodnie z prawem i tak dalej. Zdarzyły się przypadki, 4 bodajże, gdzie broń została odpalona przez przypadek, coś w tym stylu, gdzie nie kwalifikowało się to właściwie na ukaranie, tylko po prostu to zostało zakwalifikowane jako wykroczenie, prawda? I ukarany taki ktoś został mandatem, czy ewentualnie jakimś większą nawiązką, prawda? Ale do czego dążę? Szczerze powiedziawszy, słyszałem takie opinie, takie wypowiedzi w Polsce, że tutaj my, Amerykanie, kupujemy wszystko to, co nam producenci tutaj zaoferują, czyli po prostu nowa rzecz i my się na to rzucamy. To nie jest tak tutaj w Ameryce, jak sobie niektórzy myślą, że to, co producenci broni wymyślą, wrzucą coś nowego na rynek, to się od razu tutaj sprzedaje, my się na to rzucamy. Nie, to jest właśnie dokładnie na odwrót. To, co się sprawdza, to, co jest dla mnie wygodne, to, co jest niezawodne i w dobrej cenie, ja to kupię. My właściwie głosujemy na to, co nam się podoba i jak ma na przykład broń wyglądać, na przykład do noszenia, właśnie swoimi pieniędzmi, tymi zielonymi papierkami. To nie tak by... Oczywiście producenci próbują zasugerować pewne rzeczy. Niektórzy się łapią na takie sugestie, niektórzy nie. 99% ludzi tutaj jest naprawdę bardzo rozsądnych i nie wydają pochopnie swoich ciężko zarobionych pieniędzy, więc to my określamy rynek, jak on wygląda. Ale to też nie poprzez nasze widzimisię, że coś fajnie wygląda. No wiadomo, kupujemy oczami, ale nie kupimy czegoś, co świetnie wygląda, ale na przykład jest niezawodne, niedobrze się nosi, jest za duże, coś w tym stylu. Po prostu pewne czynniki muszą być tutaj spełnione, jeśli chodzi o broń do noszenia. I Ameryka jest takim krajem, gdzie nosi się naprawdę broń na co dzień. Tutaj są miliony, miliony ludzi, którzy noszą na co dzień broń. I to oni właśnie mówią nam, weryfikują przede wszystkim, co jest dobre, co nie jest dobre, co się dobrze nosi, co, jak się ubierać do broni, a właściwie na odwrót, jaką broń dobierać do siebie, do swojego ubioru, prawda?
I ja wiem, że w Polsce nie ma za bardzo tych pozwoleń, tego typu właśnie do obrony osobistej i nosicie broń sportową przy sobie, jako przenosi się tą broń tak czy siak, więc ja zdaję sobie sprawę, że nikt nie będzie kupował broni sportowej, na przykład tego typu, na przykład ten, one są rozładowane te pistolety, ta broń, którą dzisiaj prezentuję. Nikt nie będzie broni sportowej kupował na przykład takiego XDS-a z 3-calową lufą, prawda? Przecież to się do niczego nie nadaje. Tylko i wyłącznie właśnie do noszenia. On jest specjalnie do tego właśnie skonstruowany i właśnie zrobiony. Więc ja rozumiem, że pewne uwarunkowania prawne w Polsce wymuszają na was noszenie na przykład pełnowymiarowych pistoletów lub na przykład takich troszkę więcej niż kompaktowych, na przykład Glocki 19, CZ-ki, Shadowki, tak dalej, tak dalej. Więc ja nie mówię, że to jest coś złego. Dla mnie jest to troszeczkę śmieszne oczywiście z mojego punktu widzenia i z tego tutaj systemu, z punktu widzenia tego systemu prawnego. No ale lepsza taka Shadowka przy, na przykład przy sobie niż na przykład w domu, prawda? Jeżeli coś się dzieje, więc absolutnie, jeżeli macie możliwość noszenia, jeżeli prawo wam to umożliwia, noście tą broń. Namawiam do tego. Teraz chciałbym wam pokazać moje wybory, jeśli chodzi o broń. I dlaczego takie wybory no popełniłem, prawda? Przede wszystkim moim pistoletem, który noszę właściwie na co dzień, 99%, no może nie 99% czasu, 80% czasu jest ten pistolet XDS, Springfield XDS. U was jest to HS, HS, prawda? Jest to pistolet w kalibrze 45 ACP, on to również występuje w 9 mm. Jednakże jego wymiary są tak zbalansowane, jego grubość, oczywiście ma magazynek jednorzędowy, dlatego że dwurzędowe magazynki po prostu no mi nie odpowiadają, a myślę, że te 5-7 nabojów wystarczy do samoobrony. Jeżeli potrzebuję więcej, to prawdopodobnie bym musiał z karabinem chodzić, prawda? Ale to taka dygresja na marginesie. W każdym razie uwielbiam ten pistolet tak naprawdę. Dlaczego w takich kaburach, a nie innych? Również do tego przejdę, ok? No ten pistolet jak dla mnie jest akurat tak zbalansowany, że bardzo dobrze wkomponowuje się w obrys mojego ciała oczywiście. Oczywiście tak samo bardzo szczupła osoba wybierze sobie inny pistolet lub nie. Więc to wszystko są bardzo indywidualne wybory tak naprawdę. Więc, ale moje wybory, to, co mi pasuje, to jest właśnie ten pistolet, którego właściwie noszę praktycznie cały czas. Jedynym usprawnieniem, jakie tutaj zrobiłem w tym pistolecie, jest założenie takich gumowych troszeczkę rękojeści, takich oklejń jak gdyby, gdzie oryginalnie tutaj w tym pistolecie było bardzo agresywne te nacięcia i podczas strzelania na przykład plus P nabojami się bardzo wbijały w rękę, a ten nawet bardzo, bardzo fajnie poprawia uchwyt, bardzo ładnie wygląda na tym pistolecie i naprawdę polecam, jeżeli macie możliwość coś takiego sobie usprawnić w swoim pistolecie, naprawdę polecam. No i ten pistolet idealnie się dopasowuje do na przykład mojego ciała, do stylu, w jaki się ubieram. Nie jakiś tam fancy, wiadomo. Dlaczego? Dlatego, że ja nie będę dostosowywał swojego ubioru do broni, jaką noszę. Kolega mi na przykład z Polski mówił, że był na wykładach jakiegoś pana, docenta, doktora habilitowanego. Wielkie słowa przed jego nazwiskiem dopisane, dosłownie. Tytułów mnóstwo. No i ten człowiek chodzi non-stop w kamizelce skórzanej. Lato, zima, nie wiadomo. I on dostosowuje i tak tłumaczy tym swoim prelegentom, że nosi kamizelkę cały czas i dostosowuje ubranie do swojego pistoletu, bo nosi pełnowymiarowego Glocka. Ludzie, wyobrażacie sobie, kurczę, nie wiem, człowieka
w lato 30 stopni upału, tak jak teraz, nie wiem, 40 stopni i pocina w kamizelce po ulicy, no to przecież to się w ogóle razi, całkowicie kłóci z koncepcją noszenia broni w ukryciu, tak? No w ukryciu ona jest, ale kurczę, ten człowiek zwraca na siebie uwagę przecież, nie? No gdzie to jest sens w ogóle? I takie smaczki w ogóle wrzucają ludzie, którzy chcą zbić na przykład, no może nie zbić fortunę, ale zarobić jakieś pieniądze właściwie na naiwności i po prostu niedoświadczeniu ludzi, prawda? Więc ja tej ubioru nie będę dostosowywał do broni. Ja broń dostosuję do siebie właśnie, tak jak ja się ubieram. Na przykład teraz w tej chwili, mamy gorące lato oczywiście, tak samo i tutaj w Stanach, ja na przykład cały czas chodzę w takich koszulkach lub nawet w luźniejszych koszulkach, no, przepraszam, no bardziej już chyba nie można, no ale no, w takich zwykłych koszulkach, więc ja noszę pistolet w kalibrze 380. No, niektórzy mówią, że to jest najmniejszy kaliber do samoobrony. Więc również w takiej kaburze, to jest, nie będę go wymował, to jest pistolet Bodyguard 308, on jest załadowany cały czas. To jest pistolet Smith & Wesson Bodyguard w kalibrze 380. Więc noszę go cały czas, proszę zobaczyć. I on jest do mnie dostosowany idealnie. Podczas normalnego chodzenia, po prostu normalnego funkcjonowania, ręce do góry, po prostu nie widać tej broni, kompletnie. Noszę 4 lata, 5, no, 4 lata praktycznie od początku, kiedy to zostało to wprowadzone, więc nigdy mi się nie zdarzyło, że po prostu zostałem wytknięty palcem, panu broń wystaje, albo coś w tym stylu. No na początku wiadomo, to siedzi w głowie i tak dalej, że cały czas człowiek obciąga tą koszulę i tak dalej, stara się po prostu ręki nie wyciągać do góry, coś w tym stylu, potem to przechodzi całkowicie. Więc ten pistolet jest głównym takim właściwie pistoletem. Ja wam pokażę, jak on komponuje się nawet do takiej koszulki, ale po prostu nie chce mi się nosić takiego ciężkiego pistoletu. I proszę zobaczyć, no idealnie. Cały czas normalnie można funkcjonować z tym pistoletem, prawda? Więc ja może odłożę ten sobie na bok, później go sobie przytroczę, że tak powiem. Bardzo rzadko, ale to naprawdę bardzo rzadko noszę rewolwer. Dlaczego? Dlatego, że mogę, tak? Powiem wam coś. Rewolwer, 5 strzałów, 6 strzałów, kaliber 45 ACP, 338 Special. Proszę zobaczyć, on jest szerszy, tak? Ma mniej nabojów, mniej, które są nie tak silne, jak tutaj w tym kalibrze 45 ACP. No pistolet de facto jest takiej szerokości, jak ten byłby z magazynkiem dwurzędowym. Okay. Ale jedyny plus jest. No i oczywiście przeładowanie jest wolniejsze i tak dalej. No, magazynki dodatkowe, na przykład te speedloadery, te szybkoładowacze również są takie ciężkie do, nie wiem, noszenia ze sobą i tak dalej. No ma dużo minusów, ale bardzo często, jak już naprawdę, to widziałem takie testy, że już musimy strzelać z kieszeni na przykład. Rewolwer nam wystrzeli z tej kieszeni, pistolet lubi się zaciąć, tak? No ale to pomijając to jest dosyć naprawdę głupie, no strzelać z kieszeni, kurczę, no w ogóle kompletnie bez sensu, nie? Ale chodzi o to, że ten rewolwer naprawdę nam bardzo, ale to bardzo mało wystaje po prostu powiedzmy z paska, tak jak ja noszę tutaj na przykład na godzinie 3-4. Zaraz wam pokażę, taka broń nie jest najlepsza. Ale ta broń nam kompletnie tutaj nie wystaje. Proszę zobaczyć. Kolba właściwie jest całkowicie schowana. Ciężko go złapać, ale no ta część tutaj jest praktycznie schowana i bardzo, ale to bardzo przyciele. Ja w tym rewolwerze oczywiście również zmieniłem
rękojeści typu bantam, one również tutaj mają taki recoil pad, czyli taką miękką wyściółkę, która zmniejsza odrzut broni. Bo proszę zobaczyć, no tutaj mogę objąć ten rewolwer tylko dwoma palcami. Więc no, czasem noszę, bo mam widzimisię, prawda? Ale generalnie noszę właśnie ten pistolet lub tego Smitha, który jest jeszcze mniejszy. Dlaczego na przykład, skupmy się na kaburach, dlaczego takie kabury, ale na przykład nie hybrydowe, na przykład z tą skórą? Kiedyś pokazywałem w swoim poprzednim filmie właśnie tego typu kabury. Dlatego, że oczywiście kabury hybrydowe, na przykład firmy Alien Gear, czyli skóra i mamy na przykład Kydex na tym, prawda? I możemy je, na takich są zawieszkach, możemy nawet koszulę do środka wsadzić i tak dalej. Ja nosiłem je, one są bardzo, bardzo dobre, bardzo wygodne, ale one zdały egzamin tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy nosimy cały czas tą broń i nie musimy jej na przykład wyjmować, kiedy na przykład idziemy w miejsca, gdzie tej broni nie można wnosić. Na przykład na duże imprezy masowe, tak jak tutaj na przykład w Illinois, mamy takie prawo na przykład do... na posterunek policji, na przykład do sądu albo w jakieś... do budynków na przykład rządowych, gdzie są po prostu wykrywacze metalu, więc tą broń musimy zostawić w samochodzie. Tak, w samochodzie. U nas się zostawia broń w samochodzie, który jest traktowany jako jako twój integralny, jako twoja własność, jako twój integralny, no nie miejsce zamieszkania, ale to jest takie specyficzne słowo, jak dwelling albo coś w tym stylu. Więc nawet w miejscu, gdzie na przykład tej broni nie można wnosić, a zostawimy ją w samochodzie na parkingu na przykład tego budynku lub tego parku, wszystko jest ok. Takie lokalne prawo tutaj jest. No nie tylko lokalne, właściwie tutaj wszędzie. Więc nie hybrydowe kabury, tylko takie kabury, które można łatwo włożyć. Jeszcze łatwiej wyjąć, jeżeli potrzebujemy zostawić w samochodzie i przytroczyć. Z hybrydową kaburą tego nie zrobimy za bardzo. No ta jest trochę gorsza, no ale nie, czemu nie? Chciałem taką sobie sprawdzić do tego rewolweru, więc no i działa bardzo dobrze, więc jest ok. Dlaczego na przykład nieprosty ten tutaj spinacz? Dlatego, że gdybyśmy trzymali broń tutaj z prostym spinaczem, ono nam bardzo wystaje, bardziej wystaje, odstaje od ciała. Z tym 15-stopniowym nachyleniem typu FBI, tak tutaj się u nas mówi, to oczywiście wyszło z doświadczenia, z noszenia i tak dalej, przez lata, przez dziesiątki lat, prawda? To nie jest, że myśmy sobie to wymyślili, bo to fajnie wygląda, bo ma taki... Nie, nie, nie. Więc ta broń lepiej się, proszę zobaczyć, ta broń tak będzie nam wystawała troszeczkę bardziej, prawda? O, tak na wprost. A jeżeli ją przekręcimy tak 15 stopni, ona się o wiele lepiej wpasowuje do obrysu ciała, prawda? Jakiegokolwiek, takiego, który ma problem z grawitacją i takiego chudszego też, tak? W każdym razie bardzo lubię takie kabury kydexowe, tylko pamiętajcie, żeby one były dobrze zrobione, naprawdę. Ona musi być, akurat te są z firmy Badger. Ja akurat lubię tą firmę, sprawdzają mi się, już lata noszę naprawdę w tej kaburze ten pistolet, więc i nie mam żadnych problemów najmniejszych. Ja już wcześniej wspominałem z wyjmowaniem, ja rozumiem, nie odbieram im kredytu tym ludziom, tym trenerom, którzy przekazują wam wiedzę, jak nosić broń, na przykład czy z nabojem w lufie, czy bez naboju, na przykład, że bez naboju w lufie i macie przeładować, to naprawdę wymaga dużo treningu.
ja nie mówię, że nie macie tego robić, ale generalnie jeżeli jesteśmy pod wpływem stresu, adrenalina po prostu nam zawęża totalnie w ogóle wszystko, tunelowe widzenie, te sprawy i tak dalej, może nam być ciężko po prostu skupić się na wykonaniu tych czynności. Ja rozumiem, że można w sobie wyrobić ten muscle memory, czyli tą pamięć mięśniową i tak dalej. Ale no jeżeli nie jesteśmy profesjonalistami, nie trenujemy codziennie po kilka godzin dziennie, powiedzmy nawet tej godziny dziennie, to my tego w sobie nie wytrenujemy. I ja wychodzę z założenia, ja noszę broń przede wszystkim z nabojem w lufie. Dlatego, że ta sekunda na wyjęcie broni, przeładowanie jej drugą ręką, może mi po prostu tego czasu zabraknąć. Na przykład, jeżeli na przykład są w bardzo, bardzo bliskim kontakcie, po prostu, jeżeli mam broń załadowaną, ja po prostu ją wyciągam i mogę ją wtedy użyć, prawda? Czego mogę nie mieć szansy zrobić, kiedy ktoś będzie po prostu tutaj w okolicy mnie, tak? Będziemy się szarpać lub coś w tym stylu, więc tej ręki może mi zabraknąć po prostu. Tyle. I to jest mój wybór. Jeżeli chcecie, możecie nosić oczywiście. Jeżeli nie czujecie się bezpiecznie z noszeniem z nabojem w lufie, nie ma problemu. Ja na przykład... I dlaczego... Wracam z powrotem do kabury. I dlatego ta kabura jest dla mnie bardzo, bardzo przydatna. Dlatego, że ja przychodząc do domu nie bawię się nie wiadomo co, rozładowanie broni i tak dalej. Ja nie mam na to miejsca, nie jest to w ogóle bezpieczne. Człowiek jest omylny, to jest maszyna, która może się zepsuć. Więc ta broń cały czas załadowana zostaje wyjęta razem z kaburą i włożona do sejfu. Koniec, co tam siedzi? Jak jej nie dotknę, nie zacznę kombinować palca, wkładać gdzieś, ona nie wystrzeli. Ona jest tak zrobiona, że nie powinno się tak stać. Ten na przykład jest jeszcze bardziej bezpieczny, dlatego że jest tylko double action only, dlatego że tutaj w ogóle nie ma żadnego napięcia na iglicy, na kurku, niczym. To jest praktycznie tak jak rewolwer. Leży, koniec. Nic nie wystrzeli. I proszę mi teraz nie mówić, że och, pewnie nie masz małych dzieci w domu. Proszę mi nie wmawiać, że wasze dzieci to są jacyś Jan Quinto. Że włamują się jakieś Mission Impossible, włamują się, wchodzą nie wiadomo gdzieś, kurczę, wyciągają wam klucze, broń, otwierają zamki, kurczę i tak dalej. Są totalne bzdury. Jeżeli dziecko sięga po broń, to tylko i wyłącznie z waszej winy. Okej? Okay? Rodziców. Tylko i wyłącznie. Dlatego, że nie dopilnowaliście, zostawiliście tą broń gdziekolwiek, zapomnieliście o niej, nie zamknęliście, nie zabezpieczyliście tej broni, koniec, kropka. To jest wasza wina. To jest wina, kurczę, zaniedbania lub głupoty. That's it. Koniec, kropka. Nie wina, to nie jest dziecko, że to jest, kurczę, Jan Quinto i otwiera, kurczę, sejfy. Proszę was. Amunicja. Ja używałem różnej amunicji, naprawdę, i... tak naprawdę zdecydowałem się, żeby używać właściwie firmy Hornady, tylko i wyłącznie Critical Defense lub Critical Duty. One właściwie są praktycznie takimi samymi nabojami, z tym wyjątkiem, że Critical Duty jest opracowane troszeczkę w taki sposób, żeby była troszeczkę większa penetracja pocisku, na przykład po uderzeniu w przeszkodę. One wyglądają w ten sposób. Czyli są z wybraniem, czyli są takie typu hollow point z taką gumką, z takim plastikiem tutaj, który ma zapobiegać zapychaniu się podczas uderzenia w cel. One są niklowane, czyli nie śniedzieją na przykład jak tego typu. Czasami te też noszę, ale nie. I bardzo ważne, w przypadku hollow point, żeby one były bonded, czyli żeby płaszcz pocisku był złączony na stałe z rdzeniem pocisku, dlatego że na przykład rosyjskie naboje właśnie typu hollow point
mają to do siebie, że nie są bonded, nie są na stałe połączone i na przykład po uderzeniu w cel płaszcz pocisku odpada, ten ołów przelatuje przez cel jak właściwie, jak pełna kula i te pociski są naprawdę kompletnie bez sensu. W ogóle nie są skuteczne i nie działają tak, jak powinny działać. A Critical Defense na przykład 380 ACP jest dokładnie taki sam jak tamten, więc używam je praktycznie na co dzień do noszenia. No i oczywiście 38 Special Plus P, bo ten rewolwer jest 38 Special Plus P, więc energia to jest bardzo, bardzo podobna do 9 mm Parabellum. No i właściwie to by było no prawie wszystko, co bym chciał powiedzieć na temat broni, jaką noszę. Wielkość tych pistoletów to jest typowa komórka, więc no naprawdę one są dosłownie małe. No widzieliście jak wygląda ta broń na mnie w zwykłej koszulce, w zwykłym t-shircie, więc myślę, o tutaj mam jeszcze pistolet SR9. On jest wielkości Glocka. Właściwie troszeczkę większy. To jest tak jak Glock 19X. Ten najnowszy, taki z przedłużonym magazynkiem. Tutaj ma na 19 nabojów prawie. Ale podobna jest wymiarowo. Więc ten pistolet, który noszę na co dzień, wygląda tak. Wpisuje się bardzo w obraz. On jest wielkości... Ten XDS jest wielkości... P64. No, dokładnie. Wielkości P64. Ja tutaj mam pistolet węgierski, który jest prawie identyczny jak P64. Proszę zobaczyć. To jest wielkość tego pistoletu. Dokładnie taka sama. A w kalibrze 45 ACP, prawda? No więc, no, to było tyle, no. Troszeczkę słabo, że ten rewolwer tak noszę, on po prostu jest dosyć szeroki. No i co? No i... nie wiem, po prostu to są takie moje preferencje. Jeszcze jedna rzecz. Dlaczego na biodrze na godzinie 3? Przyjmiemy taką sytuację, że jedziemy w samochodzie jako kierowca, i na przykład zagrożenie zbliża się na przykład od strony kierowcy, od naszej lewej strony. Jeżeli mamy pistolet pod pachą lub na godzinie 11, powiedzmy, czy po przeciwnej stronie, tak jak Wild Bill Hickok na przykład, to jakikolwiek ruch tutaj w tej okolicy zaalarmuje naszego, że tak powiem, oponenta, tak? Będzie widział, co się będzie działo. Będzie on ma wszystkie zmysły wyostrzone, ten bandyta. Ma wszystkie zmysły wyostrzone, naprawdę do super granic oczywiście. I on naprawdę widzi dużo. Więc broń w tym miejscu na godzinie 3-4 jest naprawdę umiejscowione według mnie naprawdę bardzo fajnie. Na przykład ja cały czas sobie tutaj siedzę i naprawdę ta broń kompletnie mi nie przeszkadza w niczym, dosłownie. Tak samo w samochodzie, w zapinaniu pasa, wszystko jest ok. Na wyrostku robaczkowym, czyli tak zwany appendix style, ja nie noszę broni, dlatego że ja już wcześniej wspominałem o tym w poprzednich moich filmach, że to jest broń, my jesteśmy omylni, a nosząc appendix style po prostu, jeżeli cokolwiek się stanie, no mamy naprawdę duży problem, że tak powiem, z tętnicą udową i z innymi częściami swojego ciała, no to raczej ważnymi, prawda? Więc absolutnie, appendix style. No i podczas siadania ten pistolet ugniata, okay? Tak samo nosząc po przeciwnej stronie. Na przykład, jeżeli zagrożenie będziemy mieli tutaj, będzie się nawet zbliżało do nas tutaj z przodu, więc naturalnie prawdopodobnie będziemy się bronić w ten sposób. No ale co, tą broń mamy tutaj wyeksponowaną
w stronę przeciwnika. Ona jest bliżej przeciwnika. Będziemy ją chronić, prawda? Co prawą ręką i co? Tutaj wyjmować albo narażać się na ciosy i starać się wyciągnąć broń? No raczej nie. Dlatego i moim zdaniem noszenie broni na godzinie 3-4 jest takim najbardziej najbardziej optymalną taką typem tego noszenia, prawda, że praktycznie możemy trzymać broń jak najdalej od przeciwnika, wyjąć ją jedną ręką, jeżeli ja mam załadowany z nabojem w lufie, od razu możemy ją wprowadzić do akcji, prawda, więc to tyle, to ja wiem, że to nie jest bardzo profesjonalne, ale to ja myślę, że jeżeli oczywiście, no to, ale to super wygląda, na przykład, nie wiem, izraelski styl, wyciągamy broń, przeładowujemy w tej samej sekundzie i używamy tej broni. Kurczę, naprawdę to jest świetne na strzelnicy, to świetnie wygląda, ale w przypadku zagrożenia możemy naprawdę nie mieć czasu na tego przeładowanie, na odsunięcie się od przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Niekoniecznie będziemy myśleć, kurczę, logicznie w tym momencie, najprawdopodobniej w 99% nie. Dlatego, że ta sytuacja zagrożenia spowoduje, no, atak lub ucieczkę, prawda? Będziemy myśleć właściwie... W każdym razie, pomijając już to, no, ja nie mówię, że to jest źle. Trenujcie, jak najbardziej. Ale moim zdaniem to, co wam teraz mówię, to są takie, jak common sense, takie logiczne sposoby praktyczne na co dzień do noszenia broni. I na przykład ja zawsze, tak jak mówiłem, wyjmuję broń razem z kaburą. Jeżeli na przykład musimy użyć broń, prawda? Mamy tutaj kaburę, prawda? Przysłoniętą koszulką. Ona siedzi tutaj na pistolecie. Na przykład mamy dalej naboje. Nie wystrzelone jeszcze na przykład wszystkie po użyciu broni. I wkładamy tą broń i na przykład koszulka nam się zawinie. Na przykład za spust. Bam! Bardzo łatwo. A my będziemy patrzeć, dalej z tego zagrożenia będziemy szukać. Nie będziemy tutaj patrzeć do tego, tylko będziemy patrzeć na tego gościa gdzieś tam, albo na przykład na kogoś jeszcze innego, który na przykład może być w zmowie, że tak powiem, z przeciwnikiem, prawda? No i zrobimy sobie kuku. Więc ja uważam, że jeżeli chowamy broń po użyciu w samoobronie, wyjąć kaburę, włożyć do kabury, włożyć z powrotem. Wtedy na pewno się nic nie stanie, ok? Dlatego w tej broni ja również, ja ją tak lubię, dlatego że ma ten bezpiecznik chwytowy w tym momencie, tak? Staram się tak trenować, że jak łapię ten pistolet, łapię go w ten sposób. Nie wkładam kciuka od razu do pełnego chwytu, nie robię, prawda? Łapię ten pistolet w ten sposób, wyciągam i przechwytuję podczas wprowadzania do akcji, prawda? A wkładając do kabury, nawet w ręku, w ten sposób i z powrotem. Więc ten pistolet cały czas jest zabezpieczony podczas manipulacji w okolicy mojego ciała i kiedy nie jest po prostu broń w celu, prawda? To tyle, no z rewolwerem jedyna rzecz, nie strzelać tak, ok? Tutaj gazy uciekają, no i paluszki mogą się poparzyć i tak dalej. Może wam nie utnie, no ale... miałem z tym styczność, zapomniałem się, trzymałem tak bardzo głęboko jak w pistolecie i... no, okopciłem sobie palce, nie? Z większymi kalibrami mógłby być problem. No i to by było właściwie tyle, no. Ale długi ten film był dzisiaj, co? Ale tak naprawdę chciałem wam przekazać moje doświadczenie właśnie z noszeniem broni na co dzień. Ja naprawdę noszę broń po kilkanaście godzin dziennie. Co najmniej 2 godziny w samochodzie, plus tego w pracy i tak dalej, więc... I to jest jak... Właściwie taka litania. Klucze, komórka, portfel, pistolet. KKPP. Dobra.
W każdym razie dosłownie, ale tak sprawdzam. Tak sprawdzam swoje wszystkie rzeczy, jak wychodzę z domu. No i tyle. No. Taka rutyna. No dziękuję.